Cześć, witam was Energik w kolejnym unboxingu, dawno nie było. Wybaczcie na dzisiaj trochę na mój głos, proszę, przepraszam za mój głos, ponieważ jestem lekko zaziębiony, znowu mi Mariola sprzedała jakieś choróbsko i trochę mogę pociągać nosem. Dlaczego kolejny unboxing? Ostatnio było ich dosyć sporo, no dlatego, że złożyły się na to trzy gry: Alone in the Dark, Outcast, New Beginning i dzisiaj mam dla was kolekcjonerkę, potężne pudło South Park Snow Days Collector Editions. Z waszych komentarzy widziałem, że wspominaliście, że gra nie jest za dobra, aczkolwiek ja jeszcze nie grałem. Natomiast na pewno nie jest to tytuł pokroju tego, co zrobił Obsidian, czyli Kijek Prawdy i Fracture Butthole, które w mojej opinii są najlepszymi grami, jeżeli chodzi o South Park, idealnie oddającymi ducha serialu. South Park to też jedyna dzisiaj kreskówka, którą nadal oglądam, której nadal jestem fanem, a jestem jej fanem od pierwszego odcinka. Za czasów zamierzchłych, kiedy filmy były jeszcze, nie było DivX-ów, tylko był format VIV, czyli tak zwane wideo vivo, video in, video out. I tak pierwsze odcinki oglądałem, one chyba na Kanał Plus leciały jeszcze, one były zgrywane chyba z Kanał Plus, a coś tak mi się kojarzy, bo były z napisami jeszcze polskimi wtedy już wklejonymi. Ale od tamtego czasu jestem fanem South Parku, są lepsze i gorsze momenty, jak w każdym serialu. No ale zobaczmy, co dzisiaj nam przygotowało tutaj THQ Nordic. Ogromne pudło. Ponownie mamy tutaj kolekcjonerkę limitowaną. Jej numer to 1999x5000. I sprawdziłem to. 5000 odnosi się do wszystkich edycji kolekcjonerskich na wszystkie konsole. Czyli jest to jakby wspólna pula dla PC-ta, Xboxa, PlayStation, no i ewentualnie jeszcze Switcha, jeżeli gra wychodzi. Także 5000 globalnie, także nie jest to dużo. Pytaliście mnie się też, jak wygląda w ogóle cena tych kolekcjonerek. Większość tych kolekcjonerek od THQ nie można już kupić w normalnych sklepach, bo w Polsce dostaje ich bardzo mało i one się błyskawicznie wyprzedają. Jedynie można jeszcze kupić je na aukcjach. No ale jak się możecie domyśleć, na aukcjach ceny są mocno, mocno zawyżone. Dobra, słuchajcie, przystępujemy do rozpakowania tej kolekcjonerki. Ja nie patrzę, co jest, wiem, co jest w środku, bo jak South Park to się interesowałem, no nie ukrywam. Ale będę udawał, że nie wiem. wiem, bo jako wielki fan South Parku śledziłem tamtą, jak to wychodzi. Moja wersja jest edycją na PC-ta. Rzadko się spotyka ogólnie u mnie edycje PC-towe. Raczej jestem fanem, jeżeli już edycji kolekcjonerskich, to na konsole. Dobra, pudełko prezentuje się naprawdę okazale. Jest dosyć duże. Oczywiście mamy tutaj graficzki z South Parku i informacje, co jest w środku. Ja specjalnie tego na razie nie będę oglądał, co tam w środku jest. Dobra, zobaczmy, jak to się otwiera, bo tu jakoś mamy dziwne to otwarcie. Okej. Już na samym początku mamy grę i mamy elegancką czapkę Cartmana. Dobra, słuchajcie, muszę jakoś to tutaj sobie z tym poradzić, żeby siebie nie zasłaniać, więc będę to miał z tej strony. Mamy grę, jest to edycja PC-towa. Fajnie, że jest w pudełku, jest to, to jakoś nosi nazwę, Digipak chyba to się nazywa. Nie wiem, czy gra jest na płycie, czy jest tylko w środku kod, ale fajnie, że jest pudełko, a nie tylko karteczka z kodem. Także tutaj duży plus, że dostajemy faktycznie edycję jakby fizyczną. Ciekawe, czy jest w środku. Na razie nie będę rozpakowywał, aczkolwiek gra w takiej edycji. No dobra, ta czapka South Parku jest absolutnie fantastyczna. To jest czapa Cartmana. Trochę taka, bo tutaj ta gwiazdka jest na czapie oczywiście czarodzieja, którego Cartman odgrywa, a sama czapka nawiązuje do samej czapki Cartmana. Bardzo fajna. Zobaczmy, czy mi na łeb wejdzie. Weszła. Na zimę? Kurde, będę robił po prostu szacun na dzielni, będzie taki, że ho ho. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Mamy tutaj zestaw kart. Kart Tarota. Z postaciami z
South Parku, mniej znanymi. Tutaj mamy Edgara Allana Poe, czyli Prince of Ravens, King of Tentacles, ten chyba, ta postać chyba nie występowała. Mamy Nonkonformistów, nie pamiętam dokładnie jak się ich oni się nazywali, ale było chyba ich czterech. Był poświęcony im cały odcinek. Mamy Wills of Powers, The Devil. Nie jest to... The Devil trochę inaczej wyglądał w South Parku. To był taki gruby diabeł. Nie wiem dlaczego jest taki. No i mamy kolejnego nonkonformistę, tak? Czyli taki zestaw kart. Nie wiem do czego one są za bardzo, jaki jest tutaj ich cel, ale taki zestaw kart. Dobra. Mamy dalej... Co my tutaj dalej mamy? Mamy oficjalny soundtrack z South Parku. Też jest on na płycie i płyta jest zapieczętowana. Nie będę jej na razie otwierał, wiadomo, że tam jest w środku płyta. Natomiast oficjalny soundtrack, fajnie, że utrzymane w tym samym klimacie. Jakieś mamy tutaj papierki, jak zaaktywować grę na Steamie, to wiadomo. Ja sobie to odłożę tutaj z boku. Dobra, najpierw mniejsze pudło wyciągniemy. No te pudła naprawdę są, kurcze, konkretne. Najpierw to mniejsze pudło. Grand Wizard Snow Globe. Czyli jest to taka kula ze śniegiem, którą potrząsamy. No i wtedy wygląda jakby padał śnieg. Gorąco mi w tej czapce trochę, chyba zaraz ją zdejmę. Dobra, zobaczmy. Zapakowane w styropian, oczywiście, żeby to się nie popsuło. Ja sobie to delikatnie wyciągnę. Staram się zawsze delikatnie wyciągać te, żeby nie popsuć. Ja mam świra ogólnie. Na mnie zestaw musi być kompletny. Wszystkie papierki, pudełko musi być idealnie, wiecie, nie popsute, żeby wszystko było tak, jak było oryginalnie. Mam pod tym kątem dosyć sporego świra. Dlatego dla mnie kolekcjonerka, jak brakuje nawet jednego elementu, to już jest niekompletna. Znaczy teraz to już może mniej. Okej, teraz to już może mniej, bo już trochę mi to przeszło, ale kiedyś... Kurde, nie ma, że nie ma nalepek na przykład albo coś. Mają być. Teraz już raczej mi to mniej na tym zależy, bo już też kolekcjonerek aż tak nie kupuję, bo nie mam po prostu już gdzie tego wszystkiego składować. Delikatnie sobie tutaj ją otworzymy. O! No, jeszcze gdzieś tutaj jest nieprzekrojone chyba. Tu jest przekrojone, tu jeszcze nie jest przekrojone. Ok. Mariola zaraz będzie zła, bo będzie pełno styropianu, a niestety takie rzeczy musimy szybko sprzątać, bo Goku się mega interesuje takimi rzeczami. Dobra, pozwólcie, że tą czapkę zdejmę. Ciepła czapa na zimne dni, jak znalazł. To jest pudełko duże w stosunku do tego, co jest w środku, aczkolwiek muszę przyznać, że ten Snow Globe jest naprawdę, kurczę, ciężki. Naprawdę ciężki, słuchajcie. Jak to wygląda? Jezu, jest tego tyle, że nie widać tego biednego Cartmana tam w środku. Czekajcie, zobaczcie, masakra, nie widać w ogóle. Nie wiem, czy to coś mówi, czy to jest tylko tak, chyba tylko tak, ale jest tego... Tyle, że tam nie widać, co jest w środku. Ale musicie mi uwierzyć, że ten Cartman tam w środku jest. Trochę przesadzili z tą ilością. W ogóle nie widać figurki. Ja ją postaram się tu jakoś tak delikatnie przesunąć, te, żebyśmy chociaż tą figurkę zobaczyli. Jest tu Cartman, słuchajcie, widzicie? Szkoda, że wrzucono aż tyle tego styropianu. To akurat wydaje mi się było złym pomysłem. Spokojnie by wystarczyła połowa. Zwłaszcza, że jak stoi, to widzicie, jest Cartman. Jak stoi... to on w zasadzie jest cały pokryty tym śniegiem, czy co to tam nie jest, styropian, tak? To jest, zobaczcie, cały w ogóle mu głowie. A jak to wstrząśniemy? Okej. Okay. To już w ogóle nie widać Cartmana. Trochę za dużo tego, za dużo, ale pomysł fajny, bardzo fajna ta kula. Ogólnie dałbym Oliwierowi, ale Oliwier ostatnio sobie nagrabił, bo się wszedłem do niego do pokoju, okazało się, że ogląda blog Ekipę. Co jest raczej zdecydowanie nie jest filmem dla niego, serialem. Dlatego nie chciałbym mu dawać South Parku i kolejnej amunicji, żeby oglądał kolejny serial, który nie jest dla niego. Dobra, i duże pudełko. Grand Wizard Talking Toilet Paper Holder. Czyli mamy tutaj taki element do sraj taśmy. Do powieszenia na ścianie i możemy używać wtedy sraj taśmy. Pomysł spoko. Ogólnie powiem wam, że te pomysły, które mają tutaj
twórcy, jeżeli chodzi o ten South Park, są naprawdę spoko. No w jakiej grze byście mieli, słuchajcie, podajnik do papieru toaletowego? No to by się nie stało w żadnej grze. Tylko się mogło w South Parku zdarzyć. Fajny jest. Naprawdę spoko. Zobaczcie jaki. Fajne, to jest fajne, kurczę. Niestety nie mówi, a nie mówi chyba dlatego, że nie ma baterii. Czekajcie, tu jest włącznik. Nie ma baterii. Jeżeli dacie mi sekundę, to zaraz jakąś baterię znajdę i zobaczymy, jak to działa. Okej, już jestem. Mam dwa małe paluszki. Okazało się, że znalezienie baterii w moim domu to nie jest wcale taka prosta sprawa. Dobra, mamy to. Włączamy. O. All I need to do now is wait for the poop to stink. Okej. Czyli to działa zaraz. Jak to działa? Czyli... It's going down! Shit is going down! All I need to do now is wait for the poop to stink. Toilet time is the last bastion of American freedom. Oh my god, it smells like ass out now. All I need to do now is wait for the poop to stink. Nie wiem za bardzo. Oh, czekajcie, wyłączę. Nie wiem za bardzo, na jakiej zasadzie to działa. Bo to od razu się odpala i cały czas mówi, nie? Jeżeli zostawię... Czekajcie. Aha, czyli jak tą rolkę przesuniemy, to on wtedy sobie gada. Powiem wam tak, pomysł jak dla mnie świetny, jeżeli chodzi o to. Mamy nawet tutaj, czekajcie, wyłączę. Mamy tutaj oczywiście elementy, żeby powiesić sobie to na ścianie, a u mnie to nie będzie wisiało. Tak coś nie stroi. Nie stroi w tej, no, w szwedzkiej łazience. Słuchajcie, tak to wygląda, jeżeli chodzi o kolekcjonerkę. Powiem wam tak, zestaw jest naprawdę śmieszny. Jest śmieszny. Podoba mi się czapka, bo jest ona trochę taka bardziej użytkowa i można tą czapkę faktycznie w zimę nosić. Wydaje mi się, że trochę niewypałem jest to, czyli ta kula ze śniegiem, z tego względu, że za dużo tego śniegu tu dali. Jego powinno być spokojnie o 2/3 mniej, bo tak naprawdę kiedy stoi sobie ten w bezruchu, to w ogóle nie widać, że tam jest w środku Cartman. Dlatego zdecydowanie w mojej opinii tego jest za dużo. Powinno być o wiele mniej. I wtedy było spoko, nie? Natomiast jeżeli to weźmiemy sobie, wstrząśniemy tym, to niestety w ogóle nie widać, że tam cokolwiek w środku jest. A kiedy śnieg opadnie, no to i tak nie widać, że to jest Cartman, widać tylko fragment jego czapki. Także tutaj trochę chyba dali ciała z tym. Faktycznie tego śniegu zdecydowanie powinno być w tej kuli mniej. I by było luks. Ciekawe, może to można jakoś otworzyć, ten śnieg wyciągnąć. No nie będę kombinował, ale tak, to trzeba by było. To mi się podoba. Kolejny użytkowy element dla fanów South Parku, idealny. Do sraj taśmy. Szkoda, że tylko, że jest to taki, no jest to plastik. Nie da się ukryć, że jest to plastik, nie wygląda mi to za bardzo trwale. Także też może to być tak, że to może się dość szybko połamać, bo nie wygląda mi, żeby to było jakoś specjalnie takie solidne, ale sam pomysł wydaje mi się naprawdę w porządku. Te karty Tarota, nie wiem do czego, czy one są jakoś związane z grą, bo w grę jeszcze nie grałem, ciężko mi powiedzieć. No i soundtrack na płycie CD również, zawsze soundtrack to fajna rzecz, jeżeli jest on w wersji fizycznej. Podoba mi się też samo wydanie gry, fajnie, że nie jest to zwykła karteczka z kodem, tylko mamy tutaj taki jakby... Chociaż zobaczmy, co jest w środku, a co będziemy se żałować. Zobaczmy, jak to zrobili. Nie ma co żałować. O, słuchajcie. Jest taka karteczka. Okej. I mamy tutaj, słuchajcie, na płycie gry. Ciekawe, czy to jest instalator. Nie widziałem dawno gier na PC-ta na płycie, a tutaj są. Czy to są fizyczne wydania? Dobre pytanie, bo tak naprawdę dostajemy, nie wiem gdzie ta kartka jest, dostajemy tam informację o kodzie na Steama, także ciekawa rzecz, czy jest to faktycznie w wersji tutaj takiej w
fizycznej, czy trzeba i tak, że tam jest po prostu tylko instalator? Tylko jeżeli by był tylko instalator, no to po co aż dwie płyty, nie? Chyba że na drugiej płycie są jakieś może dodatki, ciężko powiedzieć, że to jest jeszcze na DVD w ogóle. To jest, słuchajcie, retro. To teraz gry na DVD wydaje, dlatego są dwie płyty. Także tak wygląda zestaw. Całkiem spoko. Przypomnę, że zestaw dostałem od PlayOn Polska i dzięki niemu mogłem zrobić dla Was tutaj taki unboxing. Zestaw fajny, muszę przyznać. Mi się podoba, kurde. No jestem fanem South Parku, dla fanów South Parku zestaw jest mega. Jakby tylko tu było mniej śniegu, to już bym był naprawdę super zadowolony. Także fajny zestaw na pewno dla fanów miasteczka South Park. Prezentuje się całkiem nieźle. No i te dodatki śmieszne, bądź są śmieszne, ale można powiedzieć, że takie trochę użytkowe, takie z jajem. I to mi się podoba. To tyle. Mam nadzieję, że kolekcjonerka Wam się podobała i na razie nie będzie unboxingów chyba, bo nic PlayOn nie zapowiedział się, że będzie coś nowego wysyłał, ale jeżeli będzie wysyłał, no to będą. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.